potrafi ożywić ze śmierci. Czego uczy mnie Biblia w liście do Rzymian w 4 rozdziale od 17 wersetu? Czytamy w tym miejscu, jak napisano: ustanowiłem cię ojcem wielu narodów. Zapewniona przed Bogiem, któremu zaufał, który ożywia umarłych i który to, czego nie ma, powołuje do bytu. Abraham wbrew nadziei, żywiąc nadzieję, uwierzył, aby się stać ojcem wielu narodów. Zgodnie z tym, co powiedziano, takie będzie potomstwo twoje, i nie zachwiał się w wierze, choć widział obumarłe ciało swoje, mając około 100 lat, oraz obumarłe łono Sary, i nie zwątpił z niedowiarstwa w obietnicę Bożą, lecz wzmocniony wiarą dał chwałę Bogu, mając zupełną pewność, że cokolwiek on obiecał, ma moc i uczynić, i dlatego poczytane mu to zostało za sprawiedliwość. W tych wersetach przedstawiona jest ważna prawda. Bóg wzbudza życie ze śmierci. Abraham uwierzył Bogu i jego słowu, gdy ten obiecał mu potomka. Jego wiara wynikała z przekonania o tym, że Bóg wskrzesza zmarłych i podobnie może obdarzyć potomstwem. Abraham uwierzył Bogu wbrew nadziei. Fakty i okoliczności jego życia przemawiały przeciwko spełnieniu tej obietnicy. Jednak miał nadzieję, bo nie patrzył na okoliczności i realia, ale zaufał Bogu i jego słowu. Słowo Boże używa tu bardzo pięknego wyrażenia: wbrew nadziei, żywiąc nadzieję. Choć po ludzku mówiąc, nie było nadziei. Nie było nadziei. On i Sara byli za starzy na to. To Abraham wciąż miał nadzieję i nie zawiódł się, ponieważ nie zważał na własne ograniczenia i położenie Sary. Nie był ani słaby w wierze, ani nie wątpił. I Bóg umocnił jego wiarę. Abraham wiedział, że Bóg jest nie tylko potężny, ale i wszechmocny. Zaufał wszechmogącemu i w ten sposób doszedł do całkowitej pewności spełnienia złożonej mu obietnicy. Bóg potwierdził tę wiarę i uznał mu ją za sprawiedliwość. Wiara Abrahama jest nam przedstawiona w świetle obietnicy otrzymania potomka, aby pokazać nam, że ta sama wiara może być użyta, gdy chodzi o nasze usprawiedliwienie. Nie patrzymy na siebie i nasz beznadziejny stan, ale ufamy Bogu i jego słowom. List do Rzymian, 4 rozdział, wersety 23-24. A nie napisano tego, że mu poczytano tylko ze względu na niego, ale ze względu na nas, którym ma to być poczytane. I którzy wierzymy w tego, który wzbudził Jezusa, Pana naszego, z martwych. Wszystko to zostało napisane nie tylko ze względu na Abrahama, ale także ze względu na nas, żyjących w czasie łaski. Paweł kończy więc słowami: wierzymy w tego, który wzbudził Jezusa, Pana naszego, z martwych. Wierzymy jak Abraham, że Bóg może wyprowadzić życie ze śmierci. Powstanie spośród umarłych to niezwykła prawda. Nie chodzi tylko o wskrzeszenie wszystkich zmarłych, ale o wskrzeszanie od umarłych tych, którzy zasnęli. Tak więc Jezus Chrystus, nasz Pan, był pierwszym, który powstał z martwych. Ci, którzy wierzą w Niego, również zostaną w odpowiednim momencie wzbudzeni. Natomiast niewierzący pozostaną jeszcze jakiś czas w grobie.
Należy zaznaczyć, że w liście do Rzymian Pan Jezus jest nam przedstawiony jako ten, który powstał z martwych. List do Rzymian, 8 rozdział, mówi również o tym, że znajduje się on po prawicy Boga. Fakt, że wierzący są razem z nim wzbudzeni, apostoł porusza nie w liście do Rzymian, lecz w liście do Kolosan. Jesteśmy postrzegani jako żyjący na ziemi, ale żyjący dla Boga w Chrystusie Jezusie, bo tak poucza nas list do Rzymian, 6 rozdział, 11 werset. Kiedy Duch Boży mówi, że Bóg wyprowadza życie ze śmierci, ma na myśli fundamentalną prawdę o zmartwychwstaniu Pana Jezusa Chrystusa. Rzymian, 4 rozdział, od 25 wersetu, mówi nam, który został wydany za grzechy nasze i wzbudzony z martwych dla usprawiedliwienia naszego. Pan Jezus Chrystus poszedł na śmierć, aby ponieść karę za nasze grzechy. To jest podstawa naszego usprawiedliwienia. Następnie Bóg wzbudził go z martwych dla naszego usprawiedliwienia. Zatem błogosławieństwo tego usprawiedliwienia spływa na nas przez zmartwychwstałego Pana. Śmierć i zmartwychwstanie Pana Jezusa Chrystusa to dwa wielkie fundamenty wiary chrześcijańskiej. Mówiąc wprost, Jego śmierć jest podstawą naszego zbawienia, a przez Jego zmartwychwstanie spłynęło na nas błogosławieństwo jej odkupieńczego dzieła. Następnie chciałbym, abyśmy omówili pierwszą pieśń pochwalną opisaną w liście do Rzymian od 5 rozdziału 1 wersetu. Niech Bóg wam błogosławi.